Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6, ale tym razem tryb poradnikowy jest. Zostajemy na dzisiaj, porozmawiamy sobie o Knowledge, czyli o wiedzy naszej, o drzewkach wiedzy, które tutaj mamy w tej właśnie naszej szóstej już wersji. To jest coś, co wprowadzili oni na nowo. Mamy to ogólnie podzielone na wszystkie klasy postaci, czyli Primary, Military, Magic, Support oraz zaży właśnie Heroesów, jak również upgrade'y, które mamy. Do testu, żeby to bardzo ładnie tutaj wam pokazać, pierwsze co pokażę wam tylko co ja mam zbudowane aktualnie, w co warto iść, czyli tutaj w dolną ścieżkę odnośnie Morkash i odnośnie Military. Tutaj idziecie tylko i wyłącznie w to, chociaż to też nie jest konieczne wbrew pozorom. W Magicu tutaj konieczne jest dla was zrobienie Mana Shielda, reszta jest drugoplanowa, tak naprawdę. W suporcie nic nie musicie brać, tak naprawdę. W Heroesach nic, w Powersach nic, ale zresetujmy się. Mamy 71 punktów. Ja jestem aktualnie na poziomie 99 i mam do rozdania tyle właśnie punktów. I teraz, jak ja według was bym je rozdawał na początku? Właśnie chciałem skupić się na tej sekcji, a przy okazji jeszcze omawiać pewne rzeczy, które są tutaj jeszcze gdzieś tam poukrywane. Nie omówię wszystkich dokładnie tutaj punktów, jakie możecie porozdawać. Omówię tylko te, które według mnie osobiście są warte waszej uwagi. Pierwsze, co musicie sobie zrobić, to musicie zastanowić się, czy idziecie pod damage, czy idziecie pod obronę. Ja polecam wam obronę, więc idziecie w Magic i pierwsza rzecz, którą chcecie uzyskać, jest to Mana Shield. Dlaczego? Dzięki Mana Shield przejdziecie większość tutaj mapek i ona was będzie ratowała w przypadku Impopable. Więc rozdajemy, w tym przypadku musimy wziąć sobie Magic Trick, czyli po prostu mniejszy koszt będzie dwóch upgrade'ów naszych. To są górne? Chyba tak, są górne dwa upgrade'y na 2.0.0. Chyba też Intense Magic kojarzy mi się z dolnym upgrade'em akurat. Ale rozdajecie w ten punkcik. Następnie idziecie tutaj odnośnie magii. Widzicie, że pociski będą po prostu dłużej żyły, czyli ja się mogą dalej dolecieć. Oczywiście nie zwiększa wam to piersa samego, czyli ciągle przybija tą samą liczbę balonów, ale może tych balonów szukać na dłuższej odległości. Następnie odnośnie ognia, czyli wszystkie magiczne typy balonów mogą rozwalać Frozen. To jest bardzo dobre, bo to nie jest logiczne, to nie jest powiedziane, że każda małpka rozwali balona zamrożonego. To właśnie tak nie jest. Jednak tutaj potrzebujecie mieć tą umiejętność dla magicznych jednostek. Następnie tutaj macie, żeby to wykupić sobie, potrzebujecie 4 punkty. Co robicie? Bierzecie teraz tą stronę akurat. To wam w ogóle nie polecam, tą ścieżkę wam w ogóle nie polecam. Bierzecie tą, większy zasięg range'a dla super małpki. Chyba jest super range upgrade, ale to chyba jest tylko i wyłącznie, to się tyczy tylko super małpek. I teraz odblokowuje wam się Flame Jet. Oczywiście to bierzecie, jest szybciej strzelają, czyli pociski strzelane przez maga 030 po prostu będą bardziej efektywne. Następnie to jest konieczne wręcz. Arcane Spike mają jeszcze większy damage. To jest upgrade 400 u maga. I on jest podstawą waszą do rozwalania moabów tak naprawdę. Rozdaliśmy 6 punktów chyba, tak, dokładnie 6 punktów. Brakuje nam znowu 2 punktów do wzięcia sobie tego oto skilla. Co ja polecam? Droga pod ninja małpkę, czyli podwójny shot jest tańszy, a następnie ninja małpka ma większą szansę, większa szansa na użycie właśnie tego skilla, który będzie cofał wasze baloniki, dlatego też warto właśnie taką jedną zawsze ninja małpkę gdzieś sobie postawić. I teraz odblokuje wam się Mana Shield i to jest to, co ja wam polecam z Magica. Teraz tak, możecie wziąć sobie teoretycznie tą stronę, ale też wam nie polecam, na razie przynajmniej. Mamy rozdane 9 punktów, jak widzicie, 9 punktów zostało rozdanych. Co następnie, w co wam polecam ja pójść? Wracacie do Primary i teraz tak, z tej ścieżki próbujecie dotrzeć do tego. Master Double Cross. We pozorom ci kusznicy bardzo wam pomogą na początkowych misjach, gdy jeszcze nie będziecie mieli rozwiniętych innych jednostek. Jako że dart małpek używacie dużo, to będzie bardzo, bardzo miłe rozwinięcie. Więc pierwsze co, macie plus jeden pir dla wszystkich ataków dart małpki. Dart małpka to jest bardzo dobra jednostka, którą warto upgrade'ować. Następnie kusznicy mają większy zasięg i znowu 5 punktów wydanych potrzebujemy. Wiemy, że chcemy iść do Morkash. Uwierzcie mi, to jest bardzo ważne, żeby to jednak mieć. A po drugie,
darmowa małpka. To jest to, co właśnie ja używam bardzo często. Patrzymy się, jak trzeba do tego dojść. Musimy zbudować tą ścieżkę. Więc bierzemy sobie fast attack, czyli po prostu szybsze atakowanie. Następnie bierzemy sobie Gluganera, żeby jeszcze szybciej on atakował. I jeszcze potrzebujemy jeden punkcik do rozdania, którego tutaj widzicie nie mamy tak naprawdę i musimy wykupić sobie coś innego. Teraz w co można pójść? Jedynie co, możecie iść albo w to, albo w to. Co ja polecam? To. Oczywiście to polecam. Czyli znowu dłuższe życie waszych pocisków, czyli będą dalej szukały swoich tutaj jakby oponentów, swoich tutaj celów do rozwalenia. I bierzecie sobie, że co trzeci strzał, Dart Małpka Triple Shot, czyli jej ten upgrade'ik na 0-3-0, będzie miała 4 darty, a nie 3. Jak najbardziej warte. I znowu, potrzebujecie 8 punktów wydanych. No to idziecie znowu w Gluganera. Czyli dodatkowy, że będzie teraz miał 8 balonów na shot. Normalnie ma chyba 6. I znowu macie, widzicie, brakuje wam znowu jednego punktu, żeby wykupić sobie tą ścieżkę. I teraz w co idziecie? To w zależności co lubicie. Albo fragmentaryst, albo ta bomba fragmentyczna. Wiecie, te rozpryski z waszej bomby. Albo idziecie w bumerangi. To musicie sobie, co według was będzie lepsze. Ja poszedłem w bumerangi przedtem dosyć mocno. Teraz myślę, czy by jednak nie pójść w tą stronę, żeby armata była troszkę lepsza. Chociaż bumerangi były fajne, wbrew pozorom. Ta ścieżka znosi się Frozen, żeby mogli rozbijać. Increase i tutaj też. To też może być ciekawa ścieżka. Potrzebujemy to, później to. Czyli musimy dwa punkty sobie wziąć. Nie, weźmiemy to i to. Fragmentaryzację wezmę sobie jednak. I teraz bierzecie sobie Master Double Cross. I teraz bierzecie sobie z drugiej strony Moab Glue Slow, czyli jeszcze większe spowolnienie dla Moabów. I bierzecie sobie darmową małpkę. I teraz tak o. Jeśli macie tyle punktów, od razu bierzecie sobie More Cash. Ja wezmę sobie to. Tu macie tańszy upgrade, no i macie 200 kasy na początku. To jest bardzo dobry upgrade, bo dzięki temu będziecie mogli zbudować więcej małpek albo dać kolejny upgrade. I naprawdę z tego drzewka więcej was na razie nie interesuje. Mamy 13 punktów plus 9 punktów rozdanych. Co następnie? W supportach w ogóle się nie... W supporty w ogóle nie wchodzimy, oni są na samym końcu. Wracamy do military. Co tutaj warto zaupgrade'ować? Czekajcie, tutaj się zorientuję. Które to były ścieżki? Ta ścieżka. To chcecie mieć ten upgrade'ik. Czyli pierwsza małpka militarna, którą postawicie w waszej grze, będzie o połowę tańsza. I w tą ścieżkę chcecie podróżować. Czyli pierwszy upgrade'ik tutaj, czyli małpka Buchaner oraz Sub, będzie miała o jednego piersa więcej. Czyli po prostu jednego balona więcej będzie mogła przebić. Następnie wasz Grapeshot będzie strzelał 6 winogronami, a nie 5 chyba z tego co pamiętam, więc jeden więcej jest ustawiony. No i znowu macie to samo, że potrzebujecie 4 punkty wydane. Dążymy do zbudowania tego, czyli żeby każdy balonik wychodzący, każdy Moab był respiony z mniejszą, leciutko mniejszą ilością życia. To jest oczywiście bardzo mała różnica, no ale niestety nie poradzimy. Tak to wygląda, że myślę, że niby nie pójść troszkę w tą stronę, a jednak z tego sobie podarować. Jest, zauważyłem, że to prawie nic nie daje. Sub Commander na cały skrypt, to też jest przyjemne, ale to jest ważniejsze i to. Bo te dwa skille są najważniejsze, przynajmniej według mnie, do wzięcia. Tutaj macie, albo wam, tutaj omówmy troszeczkę więcej. Helikoptery mają jednego piersa, więc ja to wezmę, bo ja często z nich korzystam akurat, więc warto według mnie. Dlatego może nie pójdę w tą stronę, o dziwo, tym razem nie pójdę w tą stronę, chociaż snajper też jest ciekawy, nie ukrywam. Snajper też jest dobry, te wszystkie mopki militarne szybciej upgrade'ują się w ciągu gry, to też jest mocne, no jest naprawdę mocne. Teraz bierzemy sobie znowu tutaj, że szybciej fly faster, czyli darty strzelone przez nasz samolot będą szybciej leciały. To też jest istotna sprawa, bo jak wiecie, samolot no strzela w takim swoim rytmie, ale te darty muszą jeszcze strzelić ten balon i to jest niekiedy strasznie problematyczne. Idziemy w tą stronę, jak mówiłem, więc bierzemy tutaj oczywiście Moab Take Ability, czyli to jest ten skill, który macie w piracie. Będzie o 5 sekund szybszy, jak najbardziej to jest opłacalne. Tutaj... tak, bo w to chciałbym jeszcze pójść. Ten skill pozwala baliście zadać większy damage dla ceramików. Balista jest ona w sabie na 0-3-0. Jak najbardziej warto ją zrobić.
Teraz tutaj macie, że znowu te ananasy rzucane przez was samolot by dodawały więcej damage dla ceramików. I tutaj powiem, że teoretycznie to się według mnie nie opłaca, ale musimy to wziąć, żeby zbudować sobie dolny upgrade, żeby szybciej atakowały nasze samoloty. I w tym momencie możemy pozwolić sobie na skilla, znaczy na umiejętność, która da nam więcej szybsze XP dla naszych jednostek military. To jest dosyć istotne. Teraz oczywiście bierzemy sobie darty, bierzemy sobie, że Merchant generuje o 20% więcej pieniążków, znaczy 20 pieniążków więcej. Merchant to jest 003 w Piracie. I teraz chcemy to uzyskać, tylko 14 punktów musi być wydanych. Bierzemy sobie w tym przypadku szybsze strzelanie. Teraz bierzemy sobie, że każdy piąty tier będzie kosztował 10% mniej. To jest dosyć fajne, nie ukrywam. Tutaj mamy, że wszystkie jednostki będą kosztowały 5% mniej. To nie jest dużo wbrew pozorom. Dlatego też zastanówmy się, w co pójdziemy. Rotor działa szybciej, tego nie wykorzystuję za bardzo. Abilitka daje więcej kasy i ten. Ja nie korzystam z tego, to jest skill na 040 w helikopterze. Ja go w ogóle nie używam. Dlatego w co chcę iść? W to czy w to? Snarper hit, ceramika spowalnia go. No, spowalnia ceramikę, to jest dosyć fajne. Elite Defender to jest całkowicie według mnie bez sensu. To jest całkowicie bez sensu, ale to bym wziął, bo to może być ciekawe akurat. Main Moab. To jest 400 przy snajperze, kosztuje o 1000 mniej. No dobra, to by jeszcze byś było warto. I odblokowało mi to, co ja chcę, czyli o połowę mniejszy koszt dla naszych małpek militarnych. I znowu kończę w tym miejscu. Jak widzicie, wydałem aktualnie 28-36 punktów. Tak to wygląda w tym momencie. I teraz tak o, w supportach, czy coś według mnie warto wziąć? Jedynie co tutaj moglibyście, żeby więcej dawał on wam pieniążków, czyli nie 25%, tylko będzie dawał wam 26%. To się wiąże z tym, że zamiast 25 za jednego banana dostaniecie 26 za banana. Odpowiedzcie sobie sami, czy warto. To więcej dostajecie z Monkey Town Cash. Tego też ja nie korzystam za bardzo, dlatego też sobie to podaruję. Sprzedawanie, mówię, jest wiele rzeczy, z których ja nie korzystam, ale to jest akurat dobre w przypadku banku. Tu jest bank. I to chcę mieć. Tylko to chcę mieć z poziomu support, co wam polecam oczywiście, żebyście sobie do tego doszli. Monkey Business, czyli po prostu będziecie dostawali o 2% więcej. To są te pieniążki, które dostajecie w banku za przejście rundy. Jakby podwojenie tego, co już macie, a czy zwiększenie tego, co już macie w banku. Będzie o 2% lepiej wam to przerastało. I teraz potrzebujemy, bierzemy ten skill i teraz bierzemy sobie lepszy bank. I tak naprawdę z tej całej ścieżki tutaj ja osobiście wam nie polecam już nic. Oto teoretycznie no mogłoby się wam przydać jeszcze to, tańsza farma o stówkę. Może to sobie wziąłem, ale to za chwileczkę, dobra? Teraz chodźmy w Heroesów. Jako, że Heroesi są nieodłączną częścią gry, warto ich jednak podbić. Uważałem na początku, że nie warto całkowicie, ale faktycznie kupienie tych skilli, wzięcie tych umiejętności jest przydatne, ale dopiero na końcu. Według mnie osobiście nie wydawajcie na to na początku żadnych punktów. Po prostu idźcie do tego. Eksplozja, następnie tańszy będzie koszt. To jest to, co wykupujecie sami. Nikt chyba tego nie kupuje, no ale potrzebujecie to, żeby pójść dalej. Tutaj większy zasięg. Następnie strzały będą szybsze. Speed increase, chyba tak. Szybciej będą leciały pociski. Teraz będą szybciej atakowali o 4%. Następnie szybciej będą expili. Proste. Base cost, czyli podstawowy koszt jednego Heroesa będzie o 10% tańszy. No i to co potrzebujemy, czyli trzeci level na start. Czy warto iść w tą stronę? Tutaj macie abilitkę tańszą, tą pierwszą abilitkę tańszą, znaczy 10% będzie szybciej się cooldownowała. Niekoniecznie to jest sensowne. Na poziomie 20
abilitkę ta na trzecim poziomie, czyli ta podstawowa, będzie miała cooldown o 10, o 40% szybszy. Czyli łącząc te dwie umiejętności, te dwa punkty wiedzy, będziecie mieli umiejętność tą pierwszą o połowę szybciej dostępną. To już jest ciekawe. Proszę mówić, musicie wydać dwa punkty. I tutaj macie ogólnie większy damage na wszystkie sterowce. Też jest ciekawe, to mówię, to są trzy punkty do rozdania, których ja aktualnie nie chcę wydać. Teraz tak o. Mam 22 punkty i w co ja je wydam? Powersy. Tak. Wydam je w powersy tylko po jedną rzecz, bo to chcę mieć farmera. Chcę mieć zwiększony zasięg na farmerze. Zawsze to chciałem, więc tak też pójdę. Kupujemy sobie tańszy lake, czy nasz tutaj basen, czyli o 10 tańszy. Ponton tańszy o 10. Następnie road spike, tego nie używam całkowicie, tańszy. Tutaj dłużej będzie time stop działał. Następnie boost będzie dłuższy. Super Monkey Storm, większy damage, no i farmer. Tak, wydałem tyle punktów, żeby kupić sobie tylko i wyłącznie farmera, z którego będę korzystał, z reszty nie będę korzystał. Tak to wygląda. Teraz już wróćmy i omówmy więcej rzeczy i w co ja bym jeszcze poszedł tutaj, z tego wszystkiego, co bym osobiście poszedł. Tak, shooter rozwala frozenówki, bez sensu, przynajmniej dla mnie aktualnie. Blade Shot ma dwa pierce więcej, czyli dwa balony więcej może on strzelić swoim ostrzem. Jak wiecie, ja nie jestem jego fanem, więc też ja nie czuję tej mocy, ale to już jest ciekawe. Inferno Ring to jest 4-0-0 w przypadku Spike Factory. Spike Shooter. Tak Shooter, tak Shootera. Tak Shootera. Ma 3 Burst Radius, czyli zasięg tego podpalenia jest większy o te 3 kratki, trzy takie przerwy, wiecie o co chodzi. Czyli to jest fajne, bo może więcej podpalać wtedy. Czyli de facto ma swój zasięg troszeczkę większy. To jest ciekawe akurat. Tutaj Froze Radius, czyli zamrażanie, będzie miało większy zasięg. To się tyczy chyba wszystkich małpek. Tych Ice Monkey. Teraz tak o. Perma Frost, czyli to do zamrożenia, czyli jak małpka zamrozi jakiegoś balona, to on po wyjściu, jak ma ten upgrade Permastorn, on jest na 2.0.0, on normalnie chyba spowalnia o 40 albo 50%. Z tym upgrade'em będzie spowalniał o 60%. Następnie Snowstorm, czyli ta burza śnieżna, może zamrozić białe oraz zebrowe baloniki. I tu mam problem, bo ja weszłem do gry, kupiłem sobie ten upgrade, to jest upgrade na 0.4.0 w przypadku Ice Monkey i on i tak mógł zamrażać, więc nie mam pojęcia po co on jest. To jest upgrade'ik 0.0.4 w przypadku Ice Monkey, który ma po prostu większy zasięg. To jest bardzo fajne i tylko dlatego bym wziął sobie tą ścieżkę, ale widzicie, tu muszę wydać raz, dwa, trzy, cztery punkty tylko dlatego. No właśnie, a to jest bardzo fajny upgrade, jak najbardziej on jest bardzo, bardzo przyjemny. Tutaj mamy, że Blaster Bomb, czyli to jest 003 chyba, z tego co kojarzę, będzie o stóweczkę tańszy. Okej, jak najbardziej. Ale to jest lepszy. Stun będzie o 1/4 dłuższy. Stun dostajecie na 400 w przypadku Bomb Tower. To jest dużo punktów. On kosztuje chyba nawet dosyć dużo. Tak? Na czwarty? Tak, to jest na czwartym tierze. Na czwartym tierze. I to już jest ciekawe. Ale nie wiem, czy bym na to szedł. Wszystko to jest sporo punktów do wydania. To jest bez sensu. Juggernaut zabiera 3 damage'a, znaczy 3 damage'a więcej zadaje dla moabów. Ja to testowałem. Dalej Juggernaut się na moaby nie nadaje. Z tym kupionym skillem i tak Juggernaut się nie opłaca pod sterowce, więc nigdy, po prostu nigdy tego nie kupujcie. To wam się nie opłaci. To się wam całkowicie nie opłaci. Teraz pójdźmy w stronę bumerangów, bo myślę ciągle, żeby nie spójść sobie jeszcze w tą ścieżkę i wziąć sobie tego skilla. Podstawowy koszt małpki z bumerangiem będzie tańszy o 50. Fajne. Tutaj mamy ricochet, czyli 3.0.0. Do 80 razy będzie mógł być. Nie wiem ile jest teraz. 50 albo 60 pewnie. Bo przeważnie to jest taki mniej więcej skok o 1/4. Nie, dość ciekawe się wydaje.
Tutaj macie cofanie, o 30% dalej będzie mógł cofnąć Moaba. To jest w ogóle kozackie, to jest po prostu mega, mega dobre. Teraz tutaj macie skill małpki z bumerangiem, czyli ten pod 040, tak, czyli środkowa ścieżka, będzie 15% dłuższy. Ja go nie używam, więc bez sensu, dla mnie przynajmniej. Moab Mauler zadaje więcej damage'a. To się wydaje dobre, ale ja mam pytanie. A co jak zbuduję kolejny poziom? No właśnie. Jak zbuduję Moab Defendera, chyba tak on się nazywa, czyli 040, czy też będzie miał większy damage, czy już nie? To sobie przetestuję, ale zejdę sobie do tej ścieżki. A to przetestuję sobie po prostu podczas gry już. Czyli postawię sobie zwykłego tutaj Maulera. Puszczę sterowy, zobaczymy ile rozwali, albo kilka maulerów. I następnie skupię tego skilla i sprawdzę, jak on będzie działał. Ale to jeszcze nie teraz, tego nie będziemy teraz tutaj testowali. W przypadku military, czego jeszcze nie omówiłem. Tu mówiłem, szybciej się kręci. Tu mówiłem, że to będzie więcej pieniążków i to może być ciekawe akurat. I to bym sobie myślał, czy nie pójść w tą stronę. Tutaj Elite Defender. To jest upgrade dolna ścieżka w przypadku snajpera 004. On działa... to jest piąty tier nawet, czyli 005. Jak on działa? Że jeśli przejdzie wam balon poza mapę, czyli po prostu jakby wam on przejdzie, zabiera wam oczywiście serduszka i zwiększa szybkość Elite Defendera czterokrotnie. I to ma, to jest na jakiś tam czas i ma swój cooldown. Ten skill powoduje, że tego cooldownu już nie ma. Czyli zawsze jak ktoś wam przejdzie, on zawsze zwiększy swoją szybkość. Teraz odpowiecie na jedno ważne pytanie. Czy przeżyjecie, jak wam przejdzie balon? Bo zbudowaliście piąty tier. Piąty tier zbudować, to musicie być na rundzie minimum tej 40-50. To przejdzie wam przeważnie ceramika jakaś. Ceramika sama z siebie zabiera wam ponad 100 serduszek. Więc i tak jak coś wam przejdzie, to ten Elite Defender nic wam nie pomoże. Tak ja przynajmniej osobiście uważam. Tutaj, mówię wam tutaj wielki dylemat. Teraz tak o. Ten skill, jak zobaczycie sobie jego na początku, wydaje się mega, mega mocarny. Każdy moab wylatujący, moab class, czyli każdy moab bez żadnego wyjątku, czyli moab, BFB, DDT, Zongi, BAD, teoretycznie to jest moab class, powinni mieć jedną warstwę rozwaloną. Tak nie jest, tak nie jest. To zauważyłem, że nie zauważam tej właśnie pęknięcia na samym początku, w przypadku Moaba nawet. Nie widzę, żeby ten skill działał, więc z tym skillem mam problem, bo ja nie widzę, żeby on działał. Ale, no, jakby działał, to faktycznie jest mega, mega mocny. Sub Commander, czyli to jest 005 i on działa ogólnie w swoim opisie na zasięg. Czyli zasięg swój, on zwiększa wam wtedy tego chyba Pierce'a, zwiększa wam speeda, zasięgi, prawda? Bardzo, bardzo mocny. A z tym boostem daję wam na całą mapę. Szczerze, subów nie używam już aż tak dużo. Jeśli używacie dużo subów i to jest wasza główna broń, jak najbardziej spoko, opłaca się. Jeśli nie używacie subów, tylko sporadycznie, nie marnujcie, nie marnujcie. Teraz te moje punkty wydam bardzo mocno teraz w stronę Magic. Dlaczego? Muszę zbudować większy knowback dla super małpek. To jest ciekawe, to jest upgrade 001. Więc warto go mieć jako troszeczkę mocniejszego. Następnie Sun Avatar, czyli 400, w przypadku super małpki może rozwalać purpurowe. Jak wiecie, purpurowe nie giną przez magię, to jest oczywiście warto mieć. Ten skill, there can be only one. Bierzecie to tylko wtedy, jak planujecie zbudować czarną, czy tą Dark Templar. Dark Temple, prawda? Czyli tą ciemną świątynię. Ta, która wchłania jakby te wszystkie piąte tiery super małpki. To jest fajne, oczywiście ja to biorę. Jakbym przypadkiem kiedyś miał to na wyzwaniu, to jest oczywiście warto. No i oczywiście warto wziąć tak samo ten skill, czyli Extra Shuriken dla Blunjitsu oraz Grandmaster Ninja. Czyli to jest czwarty i piąty tier górny małpki ninja. Oczywiście to jest bardzo fajne, to oczywiście zawsze biorę. Ale to nie jest must have, który potrzebujecie. Następnie tutaj. Tu macie, że Lightning, czyli Ball of Lightning dla druida
będzie miał szansę na zamrożenie. Ja tego nie wykorzystuję za bardzo, więc tego po prostu nie wezmę. Tylko i wyłącznie temu tego nie wezmę. To jest fajne, bo obniży wam koszt, ale tego też nie potrzebuję. Teraz tak, każdy alchemik przeładowuje się 5% szybciej. Ciekawe, ale może nie. Tonik działa dłużej. To jest chyba ten, który powoduje wybuch dla Moaba. Działa troszeczkę dłużej. Jeśli używacie, jak najbardziej spoko, ja nie używam, więc nie. Acid Pulse. To jest dolny upgrade u alchemika. 00 chyba 1. Ten, który jeśli nic alchemik nie widzi, to rzuca wam tego, tą miksturę na ścieżkę i wtedy balon może się jakby zarazić tą miksturą. Będzie trwał 5 sekund dłużej. Ciekawe to jest. Może byłoby warto, ale za dużo punktów muszę wydać przy okazji. Tutaj Extra Money. Oj, to bym się wziął chyba jednak. To jest to, co dostajecie, jak wygracie grę. Widzieliście to, że ja na przykład za mapkę Medium miałem 200 do wygrania tej całej Monkey Money, a dostałem 220. To jest właśnie ta umiejętność. I ona po prostu dużo daje, bo to jest 10% więcej. Widzę to tylko dlatego, ja bym sobie wziął. Ja bym sobie jak najbardziej wziął. Chodźmy dalej. Supporty. Mam 6 punktów do rozdania. Nie wiem, czy je wydam tak naprawdę. Zobaczymy jeszcze za chwilę. Tego nie wykorzystuję za bardzo, więc to może nie jest potrzebne. Też to byłoby ciekawe. O stóweczkę szybciej bym mógł mieć farmę. Tu jest sprzedawanie. 5% więcej pieniążków dostanę za sprzedawanie. Też to jest ciekawe, więc ja bym to wziął sobie i to pod sprzedawanie nie mogę. 8 punktów, szkoda. Szkoda. A wszystkie małpki. Rate. Zdobywają expa, ale moje wszystkie małpki mają już na maksa expa, więc tego nie potrzebuję. I to są skille takie, które są według mnie bez sensu. To jest dłuższy czas działania tego skilla, który macie w przypadku wioski na 040. O 3 sekundy działa dłużej. Nie wiem, czy to jest dobre, naprawdę nie mam pojęcia. Wszystkie umiejętności szybciej się odnawiają o 3%. Odpowiedzcie sobie, czy to jest warto. Reload time. Czyli szybciej każda mobka może strzelać o 3%. Tak? 3%. Każda mobka szybciej strzela. No powiedzmy. Ale tego chyba też nie będę brał. To se może kupimy na setnym upgrade'ie. Tak. I Heroesy. Wiecie co? Myślę o wzięciu sobie tych wszystkich trzech dla Heroesów jednak. Raz. Dwa. Bardziej dlatego, żeby miał większy damage dla Moabów. Nie wiem, czy dobrze. Heroesów mam na 100% wykonanych. I tak najlepsze będzie to. Chyba nic innego nie ma sensu, żeby brać. No może kiedyś zbudujemy sobie wszystkie tutaj na maksa. Zobaczymy jeszcze, jak najbardziej. Mówię, w supportach jeszcze to bym chciał. Ale do tego potrzebuję wziąć albo... No, to wezmę chyba jednak. Dobra, to weźmiemy. No i teraz poczekamy sobie na jeden punkcik. Dobra, wiecie co? Mam nadzieję, że taka forma wam się spodobała. Na początku powiedziałem wam, co według mnie najlepiej brać na początku, a później mniej więcej opisałem wam każdą tutaj umiejętność. Mam nadzieję, że nie było to za bardzo chaotyczne. Nie chciałem wam tylko opisywać po kolei, że każdy wam omawiać, bo w większości możecie sobie je przeczytać i wiecie, co on będzie mniej więcej robił. Ważne jest, jak to rozbudowywać według mnie najlepiej. Widzieliście moją ścieżkę, jak ja bym to rozbudował teraz od zera i w ten sposób bym szedł w tej kolejności, którą wam pokazywałem. Teraz to wam jeszcze raz pokazuję wszystkie moje tutaj wybrane ścieżki, tak jak ja bym to najchętniej teraz zrobił po moim doświadczeniu, jakie aktualnie mam w Bloons Tower Defense 6. Tak właśnie ja bym teraz to zbudował. Największa zmiana tu jest chyba u Heroesa, bo wiem u niego wszystko, no i oczywiście u Powersów. Z tego, jeśli korzystacie w ogóle z farmerów, co jest bardzo mało prawdopodobne, możecie zrezygnować. Dla mnie ten farmer jest ciekawy, ja go chcę mieć. Ja sam chcę mieć u niego większy zasięg. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o komentowaniu, jeśli macie tego ochotę, o lajkowaniu. I widzimy się w kolejnym już materiale z waszych wyzwań, czyli z wyzwania, które wygrało dnia wczorajszego. Na razie, hej, pa!